Znajdujemy się na ulicy Tadeusza Kościuszki. Bardzo przyjemna dzielnica Krakowa. Wszyscy się tu znają. Zajmuję się ramiarstwem. No, przede wszystkim robię ramy i oprawiam obrazy. Trzeba spojrzeć z pewnej odległości na obiekt czy obraz i wpatrzeć się w niego na tyle mocno, żeby zobaczyć, które kolory wyciągniemy, a które będziemy musieli zgasić. Mamy duże możliwości, mamy wzorniki, możemy dużo czasu poświęcić każdemu obrazowi i zawsze znajdziemy idealne rozwiązanie. Oczywiście najważniejszy jest obraz, ale rama jest takim zamknięciem. Też zdarzają się obrazy, które nie potrzebują szczególnie ram, są tylko oprawiane w bardzo minimalistyczne, proste listwy. Niektóre obrazy, jeżeli artysta tak założy, zamaluje boki obrazu, on też może wisieć bez ramy, to są też jak najbardziej dopuszczalne sytuacje, ale większość obrazów jednak wymaga jakiegoś oprawienia. Jestem człowiekiem, który lubi coś robić rękami, a ten zawód daje możliwość, niby robimy to samo, bo cały czas te same czynności, czyli ramy, ale jednak obiekty są zawsze inne, jest bardzo duży kontakt z klientem, co też sobie bardzo cenię, bo bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Do oprawy obrazów to przychodzą wszyscy. I galernicy, i artyści, i ludzie, którzy kompletnie nie są z branży, chcą sobie tylko po prostu uprawić jakiś obrazek, reprodukcję. Są kolekcjonerzy, którzy przynoszą naprawdę czasami bardzo wysokiej klasy dzieła sztuki. To był czysty przypadek. 20 parę lat temu zacząłem tu pracować i tak już zostało. Wspaniała okolica. Tu się czuje atmosferę bardzo, bardzo taką krakowską. Tu nie ma takiego szumu miejskiego. Tu jednak wieczorem jest cisza, jest spokojniej, bliskość błoń. Naprawdę tu się bardzo przyjemnie i pracuje i mieszka. Nie wyobrażam sobie innego miejsca. Pracuję codziennie od godziny 11 do 18, od poniedziałku do piątku, a w soboty jestem zawsze pod telefonem. Telefon jest zawsze wywieszony na witrynie, można zadzwonić i umówić się.